Od czasu, gdy z pracą w gminie Szypliszki pożegnał się obecny zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, szypliszkowski urząd nie ma obsadzonego kluczowego dla funkcjonowania urzędu stanowiska sekretarza. Rynkowski zmagał się z organizacją pracy tego urzędu przez kilka lat, a po jego rezygnacji bezzwłocznie ogłoszono, że poszukiwany jest następca. Niestety, kolejne konkursy ogłaszane przez wójta nie cieszą się zainteresowaniem. Przynajmniej wśród osób, które spełniają wymagania formalne. Nie są one szczególnie wygórowane. W skrócie, wystarczy obywatelstwo polskie lub kraju należącego do Unii Europejskiej, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, przyzwoity stan zdrowia, wyższe wykształcenie, najchętniej administracyjne lub prawnicze, oraz określony ustawą staż urzędniczy. Oczywiście od kandydatów oczekiwano również znajomości przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Prócz tych niezbędnych wymagań, mile byłoby, gdyby kandydat miał pojęcie o obsłudze komputera, która dzisiaj już chyba dla nikogo nie jest wiedzą tajemną, podobnie jak znajomość pakietu MS Office. Prócz tych dwóch wymagań dodatkowych, a więc niekoniecznych, choć mile widzianych, były również umiejętności zarządzania, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność skutecznej komunikacji. Oczywiście wymieniono także dyspozycyjność, kreatywność i kilka innych cech ułatwiających pracę w zespole. Do tego jeszcze jedno konkretne uprawnienie – prawo jazdy kategorii B. Mimo czterech naborów, nieszczególnie wygórowanych oczekiwań pracodawcy i zupełnie przyzwoitej pensji, która u poprzednika wyniosła około 8 tysięcy na rękę, chętnych brak. Ciekawe dlaczego.